Cześć, jesteśmy nad jeziorem. Podróżujemy dalej. Dostałam na dzień dziecka supa. Rozpakowujemy, a do tego będzie potrzebny dorosły, więc mój tata przyjdzie. Cały sup jest w takim plecaku. To jest instrukcja. Ja ją wcześniej przeczytałem, żeby nie tracić czasu i was nie zanudzać. To jest zestaw, który zawiera supa, pompkę i wiosnę. I ten sznureczek, który przywiązujemy do nogi. A tu widzę jakiś... Co my tu mamy? Klucz serwisowy i łatka do łatania, jakbyśmy przedziurawili. To na razie nam niepotrzebne. Instrukcję przeczytaliśmy. A to jest ten sup. Musimy na jakiejś płaskiej powierzchni rozłożyć przed pompowaniem. Opakowania zbieramy, żeby nie zaśmiecić przyrody. Zdejmujemy osłony na te małe płetwy. Tu będzie jeszcze taka duża. Nie operujemy fachowymi nazwami, robimy to po amatorsku. Wow. Jeszcze nigdy nad takim czymś nie pływałam, więc będziemy się uczyć. Tu jest jeszcze ta płetwa, ale ją na koniec założę. Mamy wiosło. Specjalna pompka. Mamy też uszczelkę wypadło. Ta uszczelka to jest raczej zapasowa, bo widzę, że tu jest taka do tej końcówki, a to pewnie jest zapasowa, także lepiej to schować i nie zgubić. Tu jest nasz gwint, przykręcamy, mamy taki zegar. Pompujemy do 1 bara albo 12 PSI, czyli do zielonego pola, maksymalnie do końca zielonego pola, jak to wskazówka będzie pokazywać. Co? Tutaj nie daj rady. Tu mamy regulację długości, czyli dla Vanessy zrobimy krótko. Ale fajnie. Teraz pompowanie. Tu mamy zawór. Jakaś zawleczka. Będziemy pompować. Teraz do pompowania to trzeba wcisnąć i w prawo obrócić. Ten zaworek w środku. Mamy pompkę. Stawiamy na ziemi. Tu mamy takie wycięcie, wkładamy, obracamy w prawo i pompujemy. Ale fajnie.
Wiecie, jak ciężko. Jest trochę z tym roboty. Pewnie sobie myślicie, że to tak łatwo, ale nie. Patrzcie, jak już wygląda. To wciskamy i obrócamy w lewo. I zabezpieczamy ten. To wszystko. Trzeba to szybko zamknąć z powrotem, bo nam powietrze ucieknie. Teraz to obracamy. Trzymasz? Tak, trzymam. No, na pewno. Statecznik montujemy. Tu jest takie miejsce, że taki klinik wbijamy. Zabezpieczenie. No i teraz jak będziemy szli z tym uważać, trzeba żeby tego nie złamać. Tu mamy taki. Taką linkę. To przyczepiamy z przodu i to do nogi, żeby w razie czego, jak spadniemy z niego, żeby nam nie odpłynęło. To jest obrotowe. Zakładamy tu. To do nogi. Gotowe. Ale było strasznie. Bo ja żyli was strasznie. Ktoś zakosił nasze trochę.